Witam Was w kaplicy Domu Biskupiego, tak świątecznie zwykle jesteśmy tu na święta, ponieważ to jest ostatni przedwakacyjny blok. Będą wakacje, jedni będą odpoczywać, inni pójdą do pracy. Będą chwile szczęśliwe, radosne i trudne. Będzie się toczyć życie, choć wszyscy będą mówili wakacje, urlopy i lato. Chciałbym z Wami pójść na drogi Jezusa, również w wakacje. I proszę, spróbujmy razem zatrzymać się nad tekstem, który myślę jest bardzo charakterystyczny dla czasu, w którym żyjemy. Po zmartwychwstaniu Jezusa dwóch uczniów, nie wiedząc, że Pan zmartwychwstał, uciekało po ukrzyżowaniu ze strachu do małego miasteczka. Jezus się przyłącza, oni idą zdziwieni, że nic nie wie, zdziwieni i zmartwieni. Jezus idzie, otwiera im oczy, otwiera serce, i wreszcie mówią mu, zostań z nami, ma się ku wieczorowi. A potem rozgrywa się scena, która zwykle tu jest przy tym ołtarzu i przy każdym innym. Eucharystia, łamanie chleba. Otwierają się oczy i wracają już odważni. Moi kochani, kiedy będziecie wędrować, odpoczywać, kiedy będą piękne chwile, kiedy będziecie szczęśliwi, chciałbym Wam życzyć, byście ciągle wiedzieli, nie zapominali, ale i głębiej przeżywali, że Jezus jest zawsze obok. Kiedy wygrywamy i kiedy są chwile trudne, wszystko to On przeżył aż do końca. Chciejcie być z Nim. Chciejcie zobaczyć, że jest obok. Pozwólcie Mu, by przecierał Wam serca i umysły. Wczoraj miałem ostatnie bierzmowanie. Piękne. Widziałem wzruszenie u młodych ludzi i wtedy powiedziałem im, a potem mi w blogu szybko odpisał jeden z chłopców. Jezus jest blisko, Jezus jest w Was. Odkryć, że w nas mieszka, to najcudowniejsza chwila. Życzę Wam cudownych wakacji. Chcę Wam pobłogosławić na szczęśliwe chwile i chwile z Jezusem. Niech Waszego życia strzeże Bóg i błogosławi. Ojciec, Syn i Duch Święty. Szczęść Boże, do zobaczenia po wakacjach.